Chylińska w ogniu krytyki po finale Mam Talent. Powinna wylecieć z programu. Bartek Wasilewski został zwycięzcą 15. edycji Mam Talent. Młody raper już od pierwszych chwil na scenie zwrócił szczególną uwagę Agnieszki Chylińskiej, która wspierała go przez całą drogę w programie. Chłopak zasłużył na wygraną po tym, ile serca i ciężkiej pracy włożył w przygotowania do występów, komponując własne piosenki. Niestety część widzów jest zdania, że niesłusznie zajął pierwsze miejsce. Na Bartka spadła lawina hejtu, ale to nie koniec, bo teraz internauci obrali na celownik Agnieszkę Chylińską. Mam Talent, jego występ od razu podbił serce Agnieszki Chylińskiej. Mam Talent jest wyjątkowym programem, który obfituje w silne emocje, śmiech, a nawet łzy. Emocjonalny rollercoaster daje się we znaki nie tylko widzom, ale również jurorom, którzy oceniają starania uczestników. W drugim odcinku 15 odsłony programu na scenie zaprezentował się 14-letni Bartek Wasilewski, który sam skomponował i napisał rapową piosenkę dla swojej mamy. Jego występ ogromnie poruszył Agnieszkę Chylińską, która nie była w stanie ukryć łez. A wiesz, też bym tak chciała, zaśpiewać mojej mamie. Jesteś genialny, wiesz? Rozwaliłeś mnie, po prostu mnie rozwaliłeś, mówiła przejęta wokalistka. Już wtedy stało się jasne, że chłopak zagrzeje miejsca w programie na dłużej, ponieważ otrzymał złoty przycisk, dzięki któremu automatycznie znalazł się w półfinale. Jednak decydujący głos zależał od widzów. Ostatecznie oni również uznali, że wygrana należy się Bartkowi. Młody raper otrzymał 300 tysięcy złotych nagrody, jednak jest ona okupiona nieprzyjemnymi komentarzami, które słyszy pod swoim adresem. Trudna sytuacja zwycięzcy Mam Talent. Jak to zwykle bywa w programach, w których uczestnicy rywalizują na scenie o uznanie publiczności, każdy z widzów miał swojego faworyta, za którego mocno trzymał kciuki i oddał głos. I choć zwyciężył Bartek Wasilewski, który podbił serca zdecydowanie największej liczby osób, spora część internautów jest zdania, że chłopak nie zasłużył na zdobycie pierwszego miejsca. Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt, że nie każdego widza da się zadowolić, a wynik, niezależnie jaki by był, zawsze znalazłby gotowych skomentować go negatywnie przeciwników. Tak niestety stało się i tym razem, na czym najbardziej ucierpiał 14-latek oraz jego mama. Choć inni jej tego odradzali, kobieta zapoznała się z komentarzami hejterów, co sprawiło jej ogromną przykrość. W rozmowie z Plejadą przyznała, że bardzo źle czuje się z tym, co na temat jej syna wypisują niektórzy internauci. Jednocześnie przyznała, że już zaczęła odczuwać negatywne skutki rozpoznawalności, którą zagwarantował ich rodzinie sukces Bartka. Jesteśmy skromną rodziną. Bartek jest młody, młodzież inaczej to odbiera. Dla mnie to jest straszne, stresujące i cieszę się jego szczęściem, a zarazem boimy się wyjść na ulicę. Muszę mieć oczy dookoła głowy, mam wrażenie, że każdy się na mnie patrzy. Zauważają mnie i gratulują mi. To dla mnie stresujące, ale też przysparza radości, wyznała szczerze kobieta. Widzowie Mam Talent krytykują Chylińską. Nie powinna tego robić? Spirala nienawiści skierowana w stronę Bartka coraz bardziej się nakręca. Internauci, którzy nie mogą pogodzić się z porażką swoich faworytów, dyskredytują wygraną młodego rapera.
Twierdzą, że zajęcie pierwszego miejsca zawdzięcza tylko i wyłącznie sympatii Agnieszki Chylińskiej. Logiczne komentarze, które zwracają uwagę, że chłopak wygrał większością głosów, które przecież oddali na niego widzowie, są niestety ignorowane. Niezadowoleni internauci zaczęli publikować swoje wpisy nie tylko pod postami dotyczącymi samego Mam Talent, ale również na prywatnym koncie Agnieszki Chylińskiej. Hejterzy zaczęli wylewać swoje żale w sekcji komentarzy pod najnowszym zdjęciem artystki. Tym razem internauci wprost potępili fakt, że gwiazda zachęcała do oddawania głosów na Bartka. Zdaniem niektórych osób, powinna za to pożegnać się z programem. Za ten numer powinna wylecieć z programu, jury nie powinno jawnie agitować, namawiać do głosowania na swojego faworyta. Oszukaliście wielu utalentowanych ludzi, grzmią internauci.